Mam dość. Miarka się przebrała. Wpadłem w szał berserkerski dzisiaj. Chciałem dojść przynajmniej do 15 rangi w pojedynkach rankingowych, no ale nie mogę. Udało mi się dojść jedynie do 18, po czym spadłem do 20. Przeciwnicy z lepszymi taliami pokonują mnie jak chcą, kopią mój tyłek niemiłosiernie. Dzisiaj postanowiłem coś na to poradzić. Postanowiłem coś na to poradzić i dokupić pakiety kart, żeby uzupełnić trochę moją talię. Wydałem około połowy zebranego złota, dokupiłem 29 pakietów z rycerzem Mroźnego Tronu. Jakoś karty z tego dodatku jak na razie najlepiej do mnie przemawiają, chociaż przyznam, że pozostałych kart z pozostałych dodatków nie znam jeszcze zbyt dobrze. Może parę słów o rotacji formatów. Mamy format standardowy, mamy format dziki i z datą wyjścia pierwszego dodatku, gdzieś chyba na wiosnę w 2018 roku, karty z przedwiecznych bogów i z ciemnych zaułków gadżetonu przejdą do standardu dzikiego, czyli już do formatu dzikiego, i w formacie standardowym tych kart już nie będziemy mogli używać. Jeśli chodzi o Ungoro, możliwe, że jeszcze dokupię karty prędzej czy później, one jeszcze będą przez 2018 rok używane. Jeśli chodzi o karty klasyczne, no to one nie wyjdą ze standardu nigdy, ale te karty dostajemy najczęściej jako nagrody w karczemnych bójkach, więc na dłuższą metę tak czy inaczej te karty tam powoli będę zdobywał. No a jeśli chodzi o koboldy i katakumby, no to jest to najnowszy dodatek, więc pakiety z tego dodatku wypadają jako nagrody za pojedynki na arenach, więc to też można na razie pominąć. No i teraz chyba nadeszła właśnie ta wiekopomna chwila dla mojego konta Hearthstone'a, gdzie otworzę właśnie 30 pakietów rycerzy Mroźnego Tronu. Kupiłem 29 pakietów, jeden wypadł tam bodajże z przygody. No to zaczynamy. Pierwszy pakiet. No i mamy dwie rzadkie karty, już na początku. Lamentująca Banshee. Za każdym razem, gdy zagrasz kartę, usuń trzy górne karty z twojej talii. Jeśli się nie mylę, to jest karta neutralna, ale pomimo tego, że jest w miarę tania, ma dobre statystyki jak na taki koszt, to jednak ta zdolność usuwania trzech górnych kart z mojej talii nie jest zbyt zachęcająca, niestety. Kolejna karta dla czarnoksiężnika. Okrzyk bojowy. Zniszcz przyjaznego stronnika, a otrzyma +2/+2. Zblazowany krwiopijca. No to jest takie trochę sytuacyjne. Może się przydać, czemu nie. Karta dla szamana. Lawina. Zamroź stronnika i zadaj 3 punkty obrażeń stronnikom obok niego. No tutaj musimy pamiętać, że te 3 punkty obrażeń nie dostaje ten stronnik właśnie środkowy, na którego tu ten czar rzucamy, tylko stronnicy obok. Także czasami to może być mylące. Kolejna karta neutralna. Kościana Mara. Okrzyk bojowy, daj przyjaznemu stronnikowi +4/+4 oraz prowokację. No i jest to bardzo dobra karta, ale już chyba miałem dwie sztuki tej karty, także specjalnie mnie nie cieszy. Kolejna neutralna karta, tkaczka, zaklęć, obrażenia, zaklęć +2. No to jest karta raczej dla maga. Okej. Lecimy do kolejnego pakieciku.
Złota! Rzadka karta! Zwykła karta! No dobra, tu już mamy jakiegoś epika. Grzechoczący Hultaj. Przyzwij szkielet 5-5. Agonia. Przyzwij taki sam twojemu przeciwnikowi. No tą kartę warto zagrać, jeśli dysponujemy jakąś formą wyciszenia. Wydaje mi się, że kapłan ma taką kartę za 0, którą może wyciszyć stronnika. No i to moim zdaniem byłaby taka najlepsza kombinacja. No w przeciwnym razie zagrywanie tego może być trochę nieopłacalne. Wrygul. Agonia. Jeśli jest to tura twojego przeciwnika, przyzwij gula 2-2. To może być kontra na jakieś masowe czary, które zabijają nasze jednostki, bo wtedy możemy zostać przynajmniej z takim gulem 2-2. Także można to rozważyć. Mówca śmierci. Okrzyk bojowy daje przyjaznemu stronnikowi niewrażliwość w tej turze. I to też wydaje się całkiem dobrą kartą, ale chyba też już miałam dwie takie karty. Kolejna karta, okrzyk bojowy daje przyjaznemu stronnikowi +1/+1. Wszyscy mają kartę bardzo podobną do tej o koszcie 3, z takim samym okrzykiem bojowym, trochę większe statystyki 3-2, także to jest taka tańsza wersja, może okazać się całkiem przydatna, całkiem fajna karta moim zdaniem. Kolejna karta dla kapłana, pożarcie umysłu. Skopiuj 3 karty stali przeciwnika i dodaj je do twojej ręki. Brzmi całkiem ciekawie. Kolejny pakiet. Co tym razem? Na chwilę się wstrzymam z otwarciem. O, mamy jedną rzadką kartę. No i to wszystko, reszta pospolita. Zaczniemy od rzadkiej karty. Jest to broń dla szamana. Lodołamacz. Zniszcz każdego zamrożonego stronnika zranionego przez tę broń. Aha, czyli tutaj będziemy kombinować z innymi kartami. Upiór mrozu. Karta dla maga. Okrzyk bojowy. Dobierz kartę, jeśli któryś przeciwnik jest zamrożony. No, mag ma sporo tych czarów zamrażających, więc ta karta może być całkiem fajna. Karta dla paladyna, szarża, kradzież życia, czempion chłodnej klingi. No okej, ostatnio jak grałem, to nawet przeciwnik zagrał taką kartę do zniszczenia mojej prowokacji. Dodatkowo wzmocnił ją, dał jej +3 do ataku, więc przy okazji wyleczył się za 6. Karta dla maga, zionięcie Sindragos. Zadaj 2 punkty obrażeń losowemu wrogiemu stronnikowi i zamroź go. No to już mamy tutaj kombinację z upiorem mrozu. Karta dla szamana, mruzlok, okrzyk bojowy, zamroź przeciwnika. No i tutaj kolejna kombinacja z bronią dla szamana. Także wszystko w obrębie jednego pakietu. Całkiem niezłe. Niezłe karty. Kolejny pakiet. I jedna rzadka karta. Tykające plugastwo. Agonia, zadaj 5 punktów obrażeń twoim stronnikom. No i tutaj też mamy podobny problem. Karta kosztuje względnie tanio, jak na takie dobre statystyki, no ale tutaj mamy ten minus, którego jeśli nie wyciszymy, no to możemy poważnie zaszkodzić swoim jednostkom. Kościana Mara, no to już omawiałem. Podobnie upiór mrozu. Weteranka Ahrusa. Okrzyk bojowy daje przyjaznemu stronnikowi +1 do ataku. Może się przydać, czemu nie? Rycerz Śmierciołuskich. Kradzież życia 1-1. No, taka sobie karta. Dobra, lecimy dalej. O, tutaj jest rzadka. Tak, to chyba jest właśnie standard, czy przynajmniej jedna rzadka karta
wypada w pakiecie. Podura nekromantka. Okrzyk bojowy, przyzwij dwa szkielety, 1-1. Za 4. Czyli jakby chciał tak zsumować te statystyki, to by wychodziło 4 na 6 za 4. No, może w niektórych taliach się sprawdzi. Jeśli chodzi o duszowładne walkirie, to już miałem wcześniej dwie takie karty, także specjalnie mnie nie cieszy, że wylosowałem tym razem tę kartę. Za każdym razem, gdy ten stronnik przeżyje otrzymane obrażenia, przyzwij kula 2-2. No, aktualnie w mojej talii wojownika gram te karty, ale może to się zmieni. Kapłankę Upadłego Słońca też już omawiałem i chyba też ją wrzucę właśnie do swojej talii wojownika. Makabryczny Rolnik. Za każdym razem, gdy ten stronnik zaatakuje, zadaj 2 punkty obrażeń wrogiemu bohaterowi. No to tutaj taka agresywna, wyjątkowo jednostka. Szkieletomanta. Agonia. Jeśli to tura twojego przeciwnika, przyzwij szkielet 8-8. O, i to też może być dobra kontra na taką, na taki czar, chociażby czar maga, bardzo popularny, jak fala płomieni, która wszystkim naszym jednostkom za 7 many zadaje obrażenia 4. Także zaraz w następnej turze możemy zaatakować jakimś szkieletem mocnym. No i to można sobie grać tą kartę. Idziemy dalej. Dobra, pomału. Okej, okay, jedna rzadka karta. Kobaltowy Skubołusk. Jeśli oglądaliście moje poprzednie odcinki, no to już wiecie, że mam tych skubołusków całą masę. I też tą kartę już wtedy omawiałem. Przypomnę jeszcze, że jest to bardzo dobra karta. Na koniec twojej tury daj innemu losowemu przyjaznemu stronnikowi plus 3 do ataku. Karta dla druida. Druidka Roju. Wybierz jedno, przemień w stronnika 1-2 z trucizną lub w stronnika 1-5 z prowokacją. No i jak za taki koszt jest to całkiem fajna karta moim zdaniem. Kapłan, duchowy bicz. Kradzież życia zadaje 1 punkt obrażeń wszystkim stronnikom. Też koszt niezbyt wielki, a jeśli stół jest zawalony jednostkami, to możemy się całkiem nieźle wyleczyć, a nasze zranione jednostki możemy wyleczyć umiejętnością kapłana oczywiście. Jeśli chodzi o śnieżno płetwego pingwina, to ta karta bardzo mi się przydała w ostatniej bójce. Grałem taką agresywną talią na druidzie. Do tej pory miałem tylko jedną taką kartę, a więc teraz mam kolejną. Także może być jak najbardziej. Nocny Wyjedz, też już taką kartę zdaje się, że mam. Otrzymuje plus 2 do ataku za każdym razem, gdy otrzyma obrażenia. I ta karta może być nawet lepsza niż ta poprzednia, którą omawiałem, niestety nie pamiętam nazwy, która przywołuje gula 2-2, kiedy dostaje obrażenia, także może to wrzucę zamiast tamtego. Lecimy dalej. Okej, znowu jest jedna rzadka. Karta dla szamana, obrońca Drakarich. Prowokacja, przeciążenie 3. No, koszt bardzo niski. 2 ataku, 8, aż 8 życia w trzeciej turze. No, całkiem nieźle, no ale to warto by było jakoś tam skombić jakoś po prostu, żeby to dobrze by było, żeby to współgrało z innymi kartami, które na przykład odblokowują nasze przeciążone kryształy albo coś w tym stylu. No taka karta do gry na zwłokę.
Mogilny włóczęga. Otrzymuje plus jeden za każdym razem, gdy zostanie zniszczona twoja broń. Jest to żywiołak. Statystyki niezłe jak na taki koszt. No i karta ewidentnie dla Łotra, który ma oczywiście zdolność specjalną, wyposaża się w broń. Karta dla druida, tkanie sieci. Przyswit, dwa pająki, jeden, dwa z trucizną. No wiadomo, że trucizna, jeśli tylko trafi taki stronnik w stronnika przeciwnika, no to zabija go. Chyba że ten stronnik ma boską tarczę. Wtedy można jedynie zdjąć to bosko tarczę, ale trucizna już nie zadziała, także warto o tym pamiętać. Karta dla łowcy. Eksplodujący nadymacz. Agonia. Zadaj 2 punkty obrażeń wszystkim wrogim stronnikom. No to taka kontra. Trochę to przypomina sekret łowcy, też mający podobne działanie. Biesel. Karta dla czarnoksiężnika. Odrzuć losową kartę za każdym razem, gdy ten stronnik otrzyma obrażenia. No i tutaj też przydałoby się go wyciszyć, żeby nie narażać się na utratę kart z ręki. Jak za taki koszt, to też ma dobre statystyki, no ale trzeba pamiętać o tej jego zdolności. No, znowu standardowy pakiecik, jedna rzadka karta. Co tym razem? Szczęśliwy Ghoul. Kosztuje 0, jeśli twój bohater był uzdrowiony w tej turze. Czyli coś dla kapłana. No, fajna karta, podoba mi się. Prawa obrończyni. Prowokacja, boska tarcza dla paladyna. Kielzar Rybołów otrzymuje okrzyk bojowy, daje sprzyjaznemu stronnikowi obrażenia zaklęć plus 1. Dobre statystyki jak za taki koszt, nawet bez tej umiejętności, ale dodatkowo możemy tutaj coś dla maga, powiedzmy, coś wymyśleć z tymi obrażeniami od zaklęć. Tutaj karta dla czarnoksiężnika, kradzież życia, zadaj 2 punkty obrażeń stronnikowi. Wydaje mi się, że czarnoksiężnik ma taki czar, który zadaje 2 punkty obrażeń i leczy za 2. Także jest to coś podobnego, tylko że nie pamiętam nazwy tego czaru. Jeśli ktoś pamięta, może oczywiście w komentarzu napisać. Karta dla Łotra. Kościany Baron. Agonia, dodaj 2 szkielety, 1-1 do twojej ręki. Za 5, 5 na 5. Statystyki dobre jak na taki koszt. Mamy dodatkowy bonus. Dostajemy jednostki w ręki. Też całkiem niezła karta. Idziemy dalej. Okej, kolejna karta. Szczęśliwy Ghoul, to już omawiałem. Będę miał już dwie takie karty. Zagryz. Karta dla druida. Daj twojemu bohaterowi plus 3 do ataku w tej turze. Otrzymujesz 3 punkty pancerza. Za 3. Wiem, że jest taka karta za 4, co daje plus 4 do ataku lub 8 punktów pancerza. No tutaj mamy coś za 3. Zszyty łowca. Karta dla łowcy. Okrzyk bojowy. Odkryj kopię stronnika z twojej talii. No tutaj jak za taki koszt, statystyki ma słabe, więc tutaj polegamy tylko na tej umiejętności praktycznie. Karta dla szamana i to już kartę widziałem. Ruslok, okrzyk bojowy, zamroź przeciwnika, to już omawiałem, także idziemy dalej. Co tym razem? O, mamy epika. Także zaczniemy od epika. Epicka karta! Ciało strojne. Okrzyk bojowy. Otrzymuje prowokację, jeśli w talii masz stronnika z prowokacją. To samo z boską tarczą, kradzieżą życia i furią wichru. Aha. No i tutaj też oczywiście za ten koszt statystyki słabe. Tutaj polegamy na tej umiejętności.
Może być całkiem fajna, jeśli mamy talię złożoną właśnie z takich różnych stronników. Zastanawiam się, jak to działa w przypadku, gdy mamy na przykład stronnika z prowokacją, zagramy go już i czy ona wtedy też dostanie prowokację, no bo tak jakby już nie mamy w talii tej karty z prowokacją. No jeśli ktoś wie, oczywiście proszę o komentarz. Idziemy dalej, teraz do karty rzadkiej dla druida. Opancerzony szabrownik, okrzyk bojowy daje +2/+2 twoim stronnikom z prowokacją. No i tutaj też mamy bardzo słabe statystyki jak za taki koszt, czyli tutaj kombinujemy z innymi kartami. No mam już takie dwie karty, także Skubołusk, no już nie będę nic mówił na ten temat. Gościana Mara też już omawiałem, Nocny Wyjec też już był. No i dotarliśmy do 1/3 openingu. Jedna rzadka. O, bardzo fajna prowokacja, skazani na Saronit. Okrzyk bojowy, przyzwij kopię tego stronnika. I to bardzo fajnie współgra z taką kartą Łotra, która cofa jednostkę na rękę i zmniejsza jej koszt o 2. Jest taka karta za 0 many. No i tutaj jak cofniemy sobie na rękę, to dodatkowo przyzywamy kolejnego takiego skazanego na Saronit, czyli tak do defensywy możemy sobie tak właśnie wykombinować. Prawa obrończyni już była. Drenaż duszy też, kuźnia duszy. Dobierz 2 bronie z twojej talii. Coś dla wojownika. No, jeśli planujemy na przykład w następnej turze zagrać jakąś kartę broni, albo jeszcze w tej samej, jeśli mamy dość many, to czemu nie? Tym bardziej, jeśli gramy w talii tylko 2 karty broni i żadnej z nich jeszcze nie dobraliśmy, także to może się przydać. Bo jeśli gramy tej broni więcej, no to jest szansa, że oczywiście dobierzemy tą broń i nie będziemy potrzebowali tej kuźni. Mogilny włóczęga. Otrzymuje +1/+1 za każdym razem, gdy zostanie zniszczona twoja broń. To już było omawiane. O, 2 rzadkie, także trafił nam się znowu ponadprzeciętny pakiet. Karta dla paladyna. Dobierz stronnika z boską tarczą z twojej talii. Tego chyba jeszcze nie było. No, wydaje się ciekawe, chociaż tutaj też polegamy na umiejętności karty, no bo statystyki słabe jak na takie koszty. Wędkarstwo podłodowe. Dziwna nazwa. Dobierz 2 murloki z twojej talii za 2. No, jak jakoś tam talię tworzymy na murlokach, to czemu nie? Badacz zarazy. Kombinacja daje przyjaznemu stronnikowi truciznę. Za 3. 2 na 3. Także statystyki do kosztu nie jest zbyt imponujące, no ale trucizna może się przydać. Lamentująca Bashi. Ta karta mi się nie podoba, także nawet jej nie będę omawiał, zresztą już to wcześniej zrobiłem. Mówca śmierci też już był omawiany, także lecimy dalej. Czyniąca uroki. Karta dla szamana, prowokacja. Zamroź każdą postać zranioną przez tego stronnika. Za 5, 2 na 7. Prowokacja. No taka defensywna karta. Tak powiedziałbym, nawet mocno defensywna. No
może być fajna. Tkanie sieci już było omawiane. Jadomatka za 5, 2 na 5. Tutaj mamy truciznę z kolei. No, słabiutkie statystyki. Karta dla łowcy, udawanie trupa. Aktywuje agonię przyjaznego stronnika. No, łowca ma sporo kart z ciekawymi agoniami. To kosztuje tylko jeden. Możemy za jeden przywołać tak naprawdę jednostkę, która jest sporo droższa, albo kilka jednostek, także to może być całkiem niezłe. Myślę, że ta karta może mi się przydać. Zagryz. Karta dla druida, daje twojemu bohaterowi plus 3 do ataku, w tej turze otrzymujesz 3 pancerza. To też już było. Kolejny standardowy pakiecik. Tutaj mamy dwie takie same karty, które już omawiałem. To też już omawiałem. Mogilny Włóczęga. To też już omawiałem. O, tutaj mamy coś nowego. Kościany Smokowiec. Agonia, dodaj losowego smoka do twojej ręki. I to też całkiem przyjemnie wygląda. Kolejny pakiet. To już było, tu mamy wyniesioną cień. Na koniec twojej tury daj innemu losowemu przyjaznemu stronnikowi +1/+1 dla kapłana. No, całkiem fajnie to wygląda. Myślę, że może być całkiem dobre w pojedynkach. Tutaj mamy kartę dla Łotra. Daj twojej broni kradzież życia, trucizna pijawki. No i właśnie ta karta ostatnio pozwoliła wygrać przeciwnikowi, oczywiście w połączeniu z taką bronią dla Łotra, która w momencie, kiedy zostaje zniszczona, wraca do talii, no i później może zostać ponownie dobrana, zachowuje wszystkie efekty, które zostały na nią nałożone. Nie jestem pewien, z jakiego dodatku ta broń pochodzi, być może z najnowszego, no ale już dwa razy bodajże trafiłem na Łotra, który grał talię właśnie oparto na tej broni i oczywiście w tej talii była trucizna pijawki. No nie miałbym nic przeciwko spróbowaniu właśnie zagrania taką talią, ale nie mam kart niestety do niej. Widmowa szabrowniczka, okrzyk bojowy, otrzymuje statystyki twojej broni. Pirat, wszystkie klasy. No, jeśli dysponujemy mocną bronią w ręce, albo nawet tą podstawową Łotra 2 na 2, to za 4 mamy wtedy jednostkę 5 na 5. No, może być całkiem niezłe. Wszystkie klasy, boska tarcza, obrażenia, zaklęć +1. No, powiedzmy, ta boska tarcza, mimo małej ilości życia, może tutaj trochę namieszać. Lecimy dalej. Jedna rzadka, jedna epicka. No, tutaj już mamy taki lepszy pakiecik. Przyczajone widmo. Okrzyk bojowy, zniszcz wszystkie zaklęcia o koszcie 1 w obu rękach i taliach. Aha, czyli tutaj bronimy się przed tanimi zaklęciami, tylko dobrze by było, żeby w naszej talii takich zaklęć nie było, oczywiście. Chyba, że jesteśmy na takim etapie w grze, że nie chcemy dobrać żadnego z tych naszych tanich zaklęć, tylko coś bardziej konkretnego. Także możliwe, że będziemy chcieli też zniszczyć coś w swojej talii. Duszowładna Walkiria. Aha, ona kosztuje 3, a tamten gostek, co zyskuje do ataku, jak zostanie zraniony, kosztuje 4. Myślałem, że ta Walkiria też kosztuje 4, ale ona
ona kosztuje 3, także może jeszcze, może zamienię, może nie, w swojej talii wojownika, zobaczę. Zszyty łowca to już było omawiane. Mroczny wyrok dla paladyna, ustaw atak i zdrowie stronnika na 3 i kosztuje to 2. No wiadomo, że paladyn przyzywa tych swoich wojowników jeden na jeden, także to dla paladyna myślę, że może być fajna karta. Czerw krwi za 5, 4 na 4 i kradzież życia. Ta karta wydaje mi się jednak słaba. Lecimy dalej. Kolejny standardowy pakiet. Taką broń już miałem. Krwawa brzytwa. Okrzyk i agonia zada 1 punkt obrażeń wszystkim stronnikom. No ta broń wydaje mi się słabiutka. Kosztuje aż 4. Jakoś tak nie widzi mi się za bardzo ta broń w mojej talii. Także przejdę dalej. Obrońca Drakarich, karta szamana, to już było omawiane. To też. Jadowita pułapka, sekret, gdy jeden z twoich stronników zostanie zaatakowany przez wiejkobrę 2-3 z trucizną. Taki defensywny sekrecik, chyba już go miałem, ale może być kolejny. Zionięcie Sintra Gossy, to też już omawiałem. Mara, Skupołusk, Jadumantka, Hyldynirska Wojowniczka. No tutaj koszt, stosunek kosztu do statystyk mamy bardzo dobry, no ale trzeba pamiętać o tym, że zamraszamy swoich pozostałych stronników, czyli jeśli chcemy to zagrać, to pamiętajmy chociażby o tym, żeby najpierw zaatakować pozostałymi stronnikami, a dopiero to wrzucić na stół. Lawina. Zamroź stronnika i zadaj 3 punkty obrażeń stronnikom obok niego. I to już było omawiane. No już patrzę na stoper. Wskazuje mi 32 minuty, także zastanawiam się, jak muszą omawiać ludzie swoje openingi, jeśli mają do otwarcia na przykład 250 albo nawet więcej pakietów. Ile to musi czasu zająć? No ale okej, lecimy. To już było. To już było. To też już było. Niechętna ofiara. Wybierz przyjaznego stronnika, zniszcz go oraz losowego wrogiego stronnika. No jeśli zniszczymy jakąś jedynkę u siebie, to może to być całkiem niezła wymiana, jeśli zamiast tej jedynki, w zamian za tą jedynkę, przeciwnik straci jakąś drogą kartę. Kuźnia dusz. Dobierz 2 bronie z twojej talii. To też już było. Walkiria, Córa Słońca. Daj sąsiednim stronnikom plus 2 do zdrowia. Sama w sobie też ma całkiem fajne statystyki, przy czym możemy wzmocnić na przykład jakąś prowokację, która stoi tuż obok. Karta wydaje się całkiem okej. Podły, upiorny władca. Na koniec twojej tury zadaj 1 punkt obrażeń wszystkim wrogim stronnikom. No to się wydaje bardzo mocną kartą. Ostatnio też jak grałem, no przeciwnik miał taką kartę, zagrywał ją. Nikczemny szkielet. Oto chyba coś nowego. Otrzymuje plus 1 za każdego stronnika, który zginął w tej turze. No to jest bardzo mizerna jednostka. Ale jeśli rzucimy ją na przykład po zagraniu jakiegoś czaru masowej śmierci, to może to się okazać opłacalne, kto wie.
Jadomatka już była. Dwie rzadkie. Mówca śmierci już był. Sionięcie też było. Zblazowany krwiopijca. Trzyma to już też było. Przeklęta uczennica. Zaklęcia twojego przeciwnika kosztuje jeden więcej. I to coś dla maga. Czyli to jest taka przeciwna karta, przeciwieństwo uczennicy czarnoksiężnika, która za taki sam koszt obniża nasze zaklęcia. Czyli tutaj bronimy się przed zaklęciami przeciwnika. I to może być całkiem fajne. Opiekunka grobów. Agonia. Dodaj losowego stronnika z agonią do twojej ręki. Okej. Okay. Za 3-3 na 1. No powiedzmy. Podły upiorny władca. Kolejna karta. Na koniec twojej tury zadaje jeden punkt obrażeń wszystkim wrogim stronnikom. Nie jestem pewien, czy wcześniej miałem te karty. W każdym razie tutaj już widzę, że druga taka karta się trafiła. Także całkiem fajnie. Szkieletomanta też tutaj już drugi. To już było i to też. O, teraz mamy epicką też. Epicka karta! Czarny stróż. Za każdym razem, gdy twój bohater zostanie uzdrowiony, zadaj tyle samo obrażeń losowemu wrogiemu stronnikowi. Za 6-3 na 9. Czyli to taka defensywna jednostka do talii opartej na leczeniu. Tylko że to jest karta dla paladyna. Gdyby była dla kapłana, byłaby jeszcze lepsza. No ale paladyn też tego leczenia trochę ma. Można to też jakoś połączyć z jednostkami, które mają kradzież życia. Widmowa szabrowniczka. Otrzymuje statystyki twojej broni. I to też już było. To też. Okej. No, nareszcie legenda. I to jakaś taka konkretna, którą można grać. Jeśli w twojej talii nie ma kart o koszcie 2, daj +1/+1 wszystkim stronnikom w twojej talii. No to ja rozumiem. To już było. To też. O, tu mamy dwie takie karty, także już też można złożyć konkretną talię z konkretnymi kartami. I to też już było. Jedna rzadka. Rekino ćwiecz. Już takie karty mam bodajże dwie. Nie może zostać wybrane jako cel zaklęć lub mocy specjalnych. Jest to bestia. Za 3-4 na 3. Także statystyki bardzo dobrze, bardzo dobre. Karta jest agresywna, ma więcej ataku niż życia, a przez to, że nie może zostać zdjęta jakimś czarem, jest to bardzo dobra karta moim zdaniem. Lawina. Zamroź stronnika i zadaj 3 punkty obrażeń stronnikom. U niego to już było, ta broń też, jadomatka też. No i mroczny wyrok też już był omawiany. Zwykła karta. Czyniąca uroki. To już było omawiane. Kiełzar też. Trucizna, pijawki też. No i upiór mrozu także był omawiany, czyli same powtórki tym razem. O, a
mamy epika. Rzadka karta! Epicka karta! Bolec światłości. Otrzymuje plus 1 do ataku, gdy przyjazny stronnik straci boską tarczę. Za 4, 1 na 4. A paladyna. No tutaj oczywiście kombinujemy z boskimi tarczami. Paladyn ma tego całą masę, także może to być całkiem fajne. Walkiria. Kolejna zresztą. Makabryczny rolnik. Nekrotyczny fantom. Za każdym razem, gdy zginie jeden z twoich pozostałych stronników, przyzwij gula 2-2. Za 6, 5 na 3. No taka trochę herlawa ta jednostka. Może skinąć chociażby od lodowego pocisku. No ale jeśli chodzi o tą zdolność, to ta zdolność wydaje się całkiem fajna. Także no tutaj można coś pokombinować. Wskrzesiciel ciała. Daj przyjaznemu stronnikowi opis agonia. Przywróć tego stronnika na pole bitwy. Za 5, 3 na 3. No słabiuteńkie statystyki. Także tutaj polegamy tylko na tej zdolności. Kolejna legenda. Co tym razem? Krwawa królowa Lanatel. Kradzież życia ma plus 1 do ataku za każdą kartę odrzuconą przez ciebie w tej grze. No taka legenda sama w sobie no jest słabiutka niestety, tak na moje oko. No tutaj kombinujemy też właśnie z tymi odrzuconymi kartami. No mamy sporo możliwości na odrzucanie kart, także no coś może z tego wyjść. Nekrotyczny fantom kolejny. Ożywiony berserker, no takich już mam dwa w swojej talii. Gdy zagrasz stronnika, zadaj mu jeden punkt obrażeń. No jest to trochę ryzykowna karta, także tą kartę gramy wtedy, jeśli mamy zaplanowane po prostu kolejne zagrania, na przykład jednostki z szałem i chcemy ten szał od razu aktywować, wrzucić na stół jakąś mocniejszą jednostkę, grać tak bardziej agresywnie. Rycerz też już chyba był. Ognioskalny pancerz dla wojownika. Agonia. Jeśli jest to tura twojego przeciwnika, otrzymujesz 6 punktów pancerza. Za 3, 4 na 3. No, czyli to jest taka fajna jednostka defensywna. Może być. No i zbliżamy się do końca. O, tym razem mamy nawet dwa epiki. Uścisk ciemności. Dla kapłana wybierz wrogiego stronnika, przejmij nad nim kontrolę na początku twojej tury. No tak, to jest taki tańszy odpowiednik kontroli umysłu, który kosztuje za 10 i który każdy ma. No może to być całkiem fajne, żeby przejąć jakąś prowokację, na przykład przeciwnik raczej prowokacją nie będzie chciał atakować, tak mi się wydaje. No tylko właśnie, jeśli rzucimy to kartę na jednostkę przeciwnika, no to prawdopodobnie przeciwnik będzie tą jednostką jednak starał się zaatakować, żeby ją zabić zanim, albo przynajmniej ją osłabić, zanim zostanie przyjęta, także trzeba o tym pamiętać. Widmowa łupieszczyni, karta dla łotra, kombinacja, zadaj obrażenia równe liczbie pozostałych kart zagranych przez ciebie w tej turze. No, czyli tą kartę kombinujemy z talią, która ma dużo tanich zaklęć. Co może być całkiem łatwe do złożenia na łotrze. Biesel to już było. No, tutaj mamy kartę, która no, idealnie się może skąpić właśnie z tą legendą, którą niedawno dostałem. Wyjąca dowódczyni, okrzyk bojowy, dobierz stronnika z boską tarczą z twojej talii dla paladyna.
No, już trafiliśmy tutaj na broń, która współpracuje z tymi boskimi tarczami, więc pewnie można by było jeszcze dorzucić do takiej talii wyjącą dowódczynię. Ponura nekromantka. Przyswój dwa szkielety, jeden, jeden. No to już też było, tak mi się wydaje. No i docieramy do końca tego filmu. Ostatni pakiet. Reszta pakietów czeka na kolejny opening. I co tym razem? Jedna rzadka karta. Złota! Rzadka karta! Za to złota. Zbezczeszczenie. Karta dla czarnoksiężnika zada jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom. Jeśli któryś zginie, rzuć to zaklęcie ponownie. No to ta karta może być trochę trudna do zagrania, bo tutaj warto policzyć, ile życia ma każdy ze stronników. No i jeśli mamy na przykład stronników, którzy mają życie, jeden ma na przykład jeden życia, drugi ma dwa, trzeci ma trzy, no to po rzuceniu tej karty wszyscy ci stronnicy zginą. No i ostatnio też jak grałem przeciwko czarnoksiężnikowi, no to on taką kartą wyczyścił mi stół. No ostatecznie przegrałem niestety. To już było, to już było. No i nocny wyjazd też już był. No i dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego openingu. Ogólnie jestem zadowolony z tych kart, które dostałem. Mam nadzieję, że mi się przydadzą, także trochę pogram, pozbieram jeszcze złota. No i może jeszcze za jakiś czas nagram kolejny opening. Być może z innego dodatku tym razem. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Komentował Shade. Do usłyszenia. Cześć.